Nigdy nie jest za późno na wykopanie świeżego ciała. Lena korowajczyk wyspa pożeracza serc. Jako nówka przeżywała kolejny pogrzeb. Ostatnimi czasy było ich zbyt wiele, aby długo i boleśnie żegnać odchodzących. Spieszono się z pochówkami. Ścieżkę za trumną i orszakiem skrzętnie wysypywano grochem, aby strach przed poranieniem stóp. Zniechęcił duszę do powrotu. Izby kadzono drobinami palonego brusztynu, które dzieci zbierały w nadbrzeżnym piachu jeziora, Guda piwo. Zapach jadła z garnków może bowiem ściągnąć duszę pod okno, gdzie będzie stukała w szyby i proszalnymi jękami niepokoiła domowników. Ludzie mają zbyt wiele kłopotów na ziemskim padole, ze strony duchów pragną więc jeno spokoju. Tymczasem ostatni pochówek wywołał przerażenie. Obok przygotowanego dołu zionął piaskową czeluścią grób dziadka Michała, co go niedawno pogrzebano. Zostało tylko wieko trumny oparte o powalony krzyż i dno częściowo przysypane piaskiem. Ciała nieboszczyka, ani śladu. Sparaliżowani lękiem żałobnicy, przysypali ziemią kolejne zwłoki i, lękliwie oglądając się za siebie, spiesznie ruszyli w stronę wsi. Domysłom nie było końca. Ostatecznie jednak pogodzono się z tym, że zacny i pracowity Michał w młodości dużo jeździł po świecie. Był nawet w Królewcu, więc kto wie, z kim miewał szachty, komu zaprzedał duszę, a komu ciało. Po kilku dniach znowu pogrzeb. Tajemna choroba nie opuszczała wsi, mimo zaklęć i palenia ofiarnych świec. Wdowa po rybaku Krupku, która z synem Johankiem wzięła się za rybaczenie na Krzywej Kucie, Zauważyła światło mikocące na wyspie. Nie podpływała tam nigdy, nawet za życia męża, bo nocami dolatywały stamtąd jakieś pogwizdywania, jęki, piski. A teraz jeszcze pojawiły się dziwne światełka. Wkrótce cała wieś wiedziała, że wyspa ma tajemniczych mieszkańców. Jezioro oddziela od cmentarza zaledwie wąski pas drogi. Czyżby więc diabeł zamieszkał na wyspie i przychodził na cmentarz wyprawiać szatańskie figle? I dlaczego to na jakonówkę spadła ta hańba i groza? Czym skrzyszyli? Nie, to nie diabeł. Szelankowa z przerwanek, z domu, co stoi nad życiodajnym źródłem, dokładnie wiedziała, że to potwór, diabelski kumoter. Taki zwykły, podobny do człowieka, ale nie człowiek, zawistny i okrutny, po Bogu wszechwiedzy i nieśmiertelności sam chciał zdobyć boską mądrość i okryć się chwałą. Zadufana bestia. Zawiść wykrzywiła mu gębę tak, że stał się podobny do czortowego mistrza, a ten poznał pragnienia złej stwory i doradził jej, jak swojakowi, co ma czynić, aby zaspokoić swą niepohamowaną żądzę. Otóż trzeba zjeść dwanaście zimnych serc ludzkich. Rozpalą one, rozgrzeją, wypełnił mózg ogniem, rozświetlał co było ciemne, a śmiertelnemu ciału dadzą trwałe skały i radość wiecznego życia. Tak, Szelankowa znała tajemnice potworów. Wszak jej matka i babka były znanymi w okolicy zamawiaczkami. Niektórzy podejrzewali, że są w zmowie z nieczystymi siłami, ale było to nieprawdą. One tylko widziały lepiej i dalej niż inni, a skoro dostrzegały rzeczy niewidzialne dla prostego człowieka. To znaczy, że nie nieobce im były obyczaje tajemnych mocy. Wędrując kliniastymi traktami mazurskiej ziemi, potwór długo zastanawiał się nad wyborem odpowiedniego miejsca. Zatrzymał się nad brzegiem jeziora, na którym dostrzegł porośnięte drzewami wyspy. Z oddali dobiegały głosy żałobnych pieśni. Wciśnięty w nadbrzeżne olszyny, widział wóz strumną, a za nim gromadę ludzi kierujących się dróżką w las. Między dorodnymi sosnami rysowały się krzyże cmentarza. Potwór podjął decyzję. To tu narodzi się po raz drugi. Tym razem równy Bogu. Ściągniętą z nadbrzeża łodzią dobił do wyspy. Stamtąd, jak na dłoni, widział jasny odcinek drogi, za nią wzgórze, sosny i krzyże. Z nastaniem nocy przeprawiał się na brzeg, wykopywał świeże ludzkie zwłoki i przewoził do swojej kryjówki. W świetle płoniącego ogniska rozcinał piersi, dobywał serce. Czuł dygotanie całego ciała. Szum w głowie, ucisk w skroni. Każde z zastygłych ludzkich set spaliło dłonie, paliło usta. Pewność, że to nie diabeł, a tylko jego kamrat, podniosła na duchu mieszkańców Jakonówki. To znaczy, że można stanąć do walki. a Odważnych we wsi nie brakowało. Najodważniejszy był jednak Marcin Konopka. Hardy, do bitki pierwszy, do pracy nie ostatni. Skutecznie odganiał mary, które nocą nawiedzały stajnie, aby plątać końskie grzywy i ogony. Pobożnym kobietom zdążającym do kościoła w Kutach on pierwszy wyznaczał drogę przez zamarznięte jezioro. Nie jeden raz przeprowadzał do szkoły dzieci, kiedy to cieplejsze podmuchy budziły puszczańskiego niedźwiedzia i inną dziką zwierzynę. Taki był Marcin. Kiedy wieś przynaglała, że najwyższy czas uwolnić się od złych mocy, Marcin zastanawiał się nad wyborem oręża. Odrzucił myśl o walce kijem, siekierą, kosą. To dobre dla zbójów i złodziei koni. On będzie walczył jak chłop, z honorem, więc na spotkanie z potworem ruszył z widłami. Los zrządził, że w tym miejscu szykowano się do 12 pogrzebu. Konopka kończył ostrzenie wideł. Gdy nastał wybrany dzień, wieś odprowadziła Marcina z ostatnie chaty jakonówki. Na niebo wypełzła szeroka tarcza księżyca. Nocne szczekanie psów we wsi oddalało się. Żeby zdążyć, żeby zdążyć. Myśli jak skry przebiegały po marcinowej głowie, a serce waliło w połę kaftana. Na drodze przemknął cień i zniknął wśród sosen na wzgórzu. Przylgnął Marcin do pnia, przydrożnej brzozy i zamarł w oczekiwaniu. Minuty wlokły się w wieczność. Po jakimś czasie ten sam cień zgięty w pół, ciągnący coś ciężkiego za sobą, przesunął się w stronę jeziora. Zachlupotała woda pod uderzeniem wiosła. Marcin oderwał się od pnia, ścisnął mocnej widły i bezszelestnie podążył do krupkowej łodzi. Z jego wiosła nie spadła nawet kropla wody, tylko bzykanie komarów mąciło ciszę letniej nocy. Tymczasem na wyspie zaiskrzyło się ognisko, a w jego świetle dostrzegł Marcin potwora. Wydał mu się jakąś chuderlawą, drobną, nędzną stworą. Tym groźniejszy, myślał. Duch większy, potężniejsza siła, jak u jadowitej gadziny. Zachybotała się łódź. Marcin wyskoczył, dał parę susów wprost w ognisko, łamiąc i rozgniatając płotną miętę. Dopadł potwora, zgiętego nad swą ofiarą. Lśniące ostrza wideł wbił mu w plecy. I jeszcze raz. I jeszcze. Padające ciało wydało jęk. Jezus. Przerażony Marcin odskoczył. Wyjdły wypadły mu z rąk. Czuł jeżące się na głowie włosy. Nie oglądając się za siebie, pognał w kierunku łodzi. Potem biegu i biegł w kierunku wsi, do ludzi. A ludzie, zbici w gromadę, śledzili gwiazdy znikające na niebie, jaśniejącą smugę przed świtania i nasłuchiwali odgłosów z nad jeziora. Już nie ma potwora z trudem chwytając oddech wyszeptał Marcin. I ani słowa więcej. Zawiedzeni, pozbawieni opisu walki i godnego zwycięstwa, powoli rozeszli się do swoich chat. Może jutro coś powie, dociekano, a może. Może Marcina zauroczyło. Lepiej nie pytać. Dać spokój. Najważniejsze, że potwora już nie ma. Wykrzywiona bólem twarz uniosła się bólem w górę, a zasnutem mgłą oczy skierowały w niebo. Z kącika ust spływała smuga krwi i barwiła łodygi traw. Wybacz mistrzu, bezgłośnie szeptały sine wargi. Wybacz wielki Kristowie bitnerze moją pychę, brak wiary, samowolę. Mroczny korytarz, nie był dla mnie przedsionkiem wiedzy, a piaszczystym duktem, w którym grzęznął nogi i twarz zalewa struga potu. Brak pokory i zwątpienie zapędziły mnie aż tu, na wyspę, na przeklętą wyspę. Chyle przed wami zbolało głowę. Ja zuchwalec, który niecnym postępkiem zhańbiłem was. Wielcy mężowie, następcy Hipokratesa Kalena Albertusa Magnusa, czy odkupię swą winę cierpieniem i zasłużoną śmiercią? Atak kaszlu przerwał niesłyszalny potok słów. Palący ból rozlał się po całym ciele, wstrząsał ramionami, ugrząc w palcach dłoni ściskających źdźbła ziela. Oczy przestały dostrzegać czerwone węgla ognika. Zasłonił je mrok nocy, wiecznej nocy, a struga krwi, sącząca się z kącika warg, układała szeroką, ciemną plamę wokół głowy. Przez wiele dni i tygodni Krubkowa obserwowała duże stado kruków i wron krążących nad wyspą, a Szelankowa skłonna była przysiąc, że któregoś wieczora dostrzegła unoszoną na ich skrzydłach duszę potwora. Tylko Marcin Konopka milczał. Wyspa na jeziorze Krzywa Kuta, do dziś nosi nazwę Pożeracza Serc, co niektórym turystom kojarzy się z frywolnością.